Niebieskie kule na początku są nieruchome, ich energia kinetyczna, czyli energia związana z ruchem wynosi zero. Kule czerwone poruszają się i poprzez zderzenia przekazują energię kulom niebieskim. Masa kul niebieskich jest 10 razy większa od masy kul czerwonych i dlatego niebieskie kule poruszają się wolniej. Na wykresie widzimy, jak zmienia się w czasie średnia energia kinetyczna kul czerwonych i niebieskich. W każdym kroku czasowym wyliczam całkowitą energię kinetyczną kul danego koloru. I dzielę przez liczbę kul tego koloru. Kule różnych kolorów mają różne masy i prędkości, ale jak widzimy, ich średnie energie kinetyczne zmierzają do tej samej wartości. To nie jest oczywiste. W tej symulacji jest mała ilość kul i dlatego obserwujemy znaczne przypadkowe wahania średniej energii kul danego koloru. Jeśli zwiększymy liczbę kul, to widzimy, że wahania robią się mniejsze. Wyłania się tutaj pojęcie temperatury. Temperatura gazu jest określona przez średnią energię kinetyczną jego cząsteczek. Gdy cząsteczki gazu są nieruchome, to znaczy energia kinetyczna cząsteczek wynosi 0, to temperatura gazu ma minimalną możliwą wartość wynoszącą 0 Kelvinów, czyli minus 273,15 stopni Celsjusza. Gdy rośnie średnia energia kinetyczna cząsteczek gazu, to rośnie jego temperatura. Jak widać w symulacji, Średnia energia kinetyczna czerwonych i niebieskich kul zmierza do tej samej wartości, a to oznacza, że układ osiąga wspólną temperaturę. Dla przykładu, powietrze składa się z cząsteczek różnego rodzaju, głównie cząsteczek azotu i tlenu, ale wszystkie składniki powietrza mają wspólną temperaturę. Jeśli zmieszamy zimne i gorące powietrze lub zimną i gorącą wodę, to po pewnym czasie ustala się wspólna temperatura. Dziękuję za uwagę.